W kraju po raz 40 w pierwszej lidze spotkały się zespoły łódzkie. Kibice idący w sobotę na stadion Widzewa przypominali sobie jesienne derby, a było co sobie przypominać. Gazety pisały, to było prawdziwe derby, emocjonujące, stojące na bardzo wysokim poziomie. Walka toczyła się od pierwszej do ostatniej minuty spotkania. Wielkie brawa dla obu zespołów za stworzenie wielkiego widowiska. Widzew wygrał na stadionie ŁKS-u 4-2. Bramki strzelali Podolski, Michalczuk, Kowalczyk i Pikuta dla Widzewa oraz Płóciennik i Krysiak dla ŁKS-u. Wszystko to działo się w godnej derby oprawie. To było jesienią, wiosną cele stały się konkretniejsze, na boisku trudniej zatem o radosny futbol. Dla łódzkich kibiców najważniejsze jest to, że obie drużyny z tego miasta potrzebują punktów w walce o czołowe miejsca ligi. Stąd 12 tysięcy widzów na trybunach i iście derbowa atmosfera na obiekcie przy Alei Piłsudskiego. Po raz 40 już kibice Widzewa i ŁKS-u przeżywali mecz tych dwóch drużyn. Ja to przeżyłem nie jako zawodnik, ale jako trener i można się spodziewać walki, zwłaszcza, że obie drużyny mają określony cel. Jedni chcą zdobyć Mistrzostwo Polski, a drudzy chcą zdobyć miejsce zagwarantowane udziałem w Pucharach Europy. Wie pan, ja się spodziewam walki i boję się tej walki. Nie wiem, jak zareaguje publiczność, ale jestem pełen nadziei, że zawodnicy zademonstrują futbol, który zadowoli wszystkich sympatyków piłki nożnej. Czy duży wpływ będzie miała w zespole Widzewa absencja Bogusza i Łapińskiego, a w zespole ŁKS-u Chojnackiego? Ja mogę powiedzieć, że na pewno ubytek Chojnackiego to jest wielka strata. Natomiast Widzew ma drużynę wyrównaną, co udowadnia w poszczególnych meczach, że ciągle zmuszeni są do zmiany składu i dają sobie jakoś radę. I sądzę, że te emocje, które wywołują derby, to na pewno pozwolą pewne braki zatuszować zawodników. Ja kibicuję drużynie przede wszystkim ŁKS-u, ale ja traktuję piłkę nożną troszeczkę już teraz w innych kategoriach, w kategoriach sportu. I dla mnie najważniejsze jest to, co drużyna pokaże na boisku i co zawodnicy pokażą. I chciałbym po prostu, żeby w dzisiejszym meczu bez pozasportowych podtekstów wygrała rzeczywiście drużyna lepsza. A pan na tym strzeli bramkę? Mówił, że na 50%, ale ze względu na mojego przyjaciela Andrzeja Woźniaka wolałbym, żeby go nie, za bardzo nie pogrążał. Maciej Terlecki nie zdołał pogrążyć przyjaciela swojego ojca. Dwukrotnie strzelał na bramkę Woźniaka, jednak uderzenia te nie trafiały celu. Bramka w tym spotkaniu padła tylko jedna. Zdobył ją w 36 minucie Grzegorz Mielcarski. Radość tego zawodnika była wielka. Wielka również była jego gra w całym meczu. Grzegorza Mielcarskiego można bez przesady uznać za najlepszego zawodnika spotkania Widzew ŁKS. Myślę, że dałem im trochę radości tą jedną bramką, która dała nam dzisiaj zwycięstwo. I muszę podkreślić tylko, że przy takiej publiczności jeszcze w Polsce jeszcze nie grałem. Moim zdaniem oni są tutaj najlepsi i na pewno nam pomagają w tym, że lepiej gramy. Uważam, że mecz taki był, który jedna i druga drużyna mogły wykorzystać po jednej chociaż sytuacji i padłoby na pewno więcej bramek, aczkolwiek uważam, że to nie było złe widowisko. Po raz pierwszy grał pan w łódzkich derby. Jakie to uczucie? Jest to coś wspaniałego. Akurat podobne barwy ma ŁKS, tylko odwrotnie są kolory końcówki szalika. I jest po prostu wspaniale, jest bardzo czerwono, biało-czerwono na stadionie. No jest coś takiego, co się przeżywa prawdopodobnie raz w roku, bo na taki mecz chyba kibice podwójnie się mobilizują. Piłkarze ŁKS-u mieli kilka szans na wyrównanie. Najlepszą chyba zmarnował Tomasz Wieszczycki. Wieszczycki miał idealną właśnie sytuację na
najmocniejszą swoją stronę, czyli właściwie na główkę, no nie wykorzystał, uderzył bezpośrednio w bramkarza. Zresztą Woźniak oprócz tej sytuacji miał jeszcze kilka, a szczególnie przy strzale wolnego, jaki wykonywał Krysiak. Wydawało się, że piłka wpada do bramki, jednak znakomity reprezentacyjny refleks i nie ma bramki. Wygrał, no nie wiem czy lepszy, na pewno atut własnego boiska, wyższa pozycja w tabeli, no i w dalszym ciągu walka o mistrzowski tytuł. Chcieliśmy dzisiaj troszkę przeszkodzić, okazuje się nie udało się. Nie szczęści nam się, przegraliśmy tu 1-0, 2-1 za Głębiem, pomimo chyba nie najgorszej gry. Chociaż jeszcze raz oddaję hołd trenerowi Stachurskiemu i życzę Widzewowi no, mistrzostwa Polski. No właśnie, panie trenerze, czy to życzenie jest realne? W tej chwili cały czas Legia was wyprzedza. Czy nie możecie w jakiś sposób zmobilizować zespołu ŁKS-u, żeby w tym środowym meczu pomógł wam w walce o przodownictwo w tabeli? Pomyślimy nad tym, jest to bardzo ciekawa propozycja, natomiast w trakcie rozgrywek nie można zmieniać regulaminu, bo my wygrywamy i chciałoby się wygrywać wszystko do końca. Natomiast no, doskonale sobie zdajemy sprawę, że walka o mistrzostwo będzie trwała do ostatniej kolejki i tak do tego jesteśmy przygotowani. Nie wszyscy kibice dobrze zrozumieli pojęcie gorącej derbowej atmosfery.